Witam i zapraszam do oglądania kolejnego filmu, tym razem ze statystyki opisowej. Z samego początku chciałam Wam pokazać, jak mając podane dane w postaci przedziałów, wyznaczyć wartość kwartyla górnego, czyli kwartyla trzeciego. Kwartyle są to miary, które dzielą naszą łączną zbiorowość, w tym przykładzie 80, na kolejne 4 fragmenty. 20, 40, 60, no wiadomo, 80 jako ostatnia część zbiorowości. I teraz będzie chodziło nam o to, że my musimy określić, ile wynosi taka miara dla 60 pierwszych obserwacji. Na przykład, jeśli analizujemy dochód pewnego przedsiębiorstwa, to czy ten dochód do jakiego poziomu się zamyka dla pierwszych 60 przedsiębiorstw. Jeżeli dane mamy, tak jak tu pokazałam, w postaci przedziałów, na przykład firm o dochodzie od 51 do 58 milionów złotych mamy 13, firm od 65 do 72 milionów złotych mamy 5, my możemy określić, do ilu, tak, do jakiego poziomu dochodu zamyka się 60 pierwszych firm, czyli 75% badanej zbiorowości. Żeby znaleźć kwartyl trzeci, my musimy stworzyć tak zwaną liczebność kumulowaną. Czasem to jest odsetek, a najczęściej jednak jest to liczebność. I żeby taką kolumnę stworzyć, muszę dla pierwszej wartości przyjąć tą liczebność pojedynczego przedziału. Kolejna powstaje przez dodanie do poprzedniej wartości kumulowanej bieżącej wartości liczebności no kolejnego przedziału, czyli 6 plus 9 daje 15. Gdy do 15 dodam 19, mam 34. Gdy 34 zwiększę o 13, mam 47. Ostatecznie muszę otrzymać tutaj na samym końcu 80, czyli tyle, ile mam badanych jednostek zbiorowości. Gdy teraz właśnie muszę policzyć kwartyl górny, czyli kwartyl trzeci inaczej mówiąc, to my szukamy, gdzie się zawiera 3 czwarte całej zbiorowości. A jeżeli na kalkulatorze sobie przeliczę 3 czwarte razy 80, to ja szukam, gdzie się zawiera po raz pierwszy wartość równa 60. My mamy taki szczególny przypadek, że w szeregu kumulowanym, gdy muszę znaleźć, gdzie po raz pierwszy zawiera się 60, to ewidentnie 60 się zawiera w przedziale od 51 do 58. Gdyby tu było 59, no to ja bym powiedziała jeszcze za mało. Kolejny przedział by pokrywał przedział kwartyla górnego. Ale w tym przypadku jest to dokładnie przynajmniej 60 i tyle akurat jest. I ten przedział od 51 do 58 o liczebności 13 pokrywa kwartyl górny. A więc możemy już podstawić do naszego przedziału, do naszego wzoru i X0Q3, tak jak tu jest oznakowane, to jest zawsze przepoczątek przedziału tego, gdzie zawiera się dana miara, czyli kwartyl trzeci. Będzie to u nas 51. 3 czwarte N to jest to właśnie 3 czwarte razy 80, czyli 60, jakiś wynik. Minus. Tutaj ta wartość po tej stronie, po prawej, będzie to wartość kumulowana, możecie ją matematycznie mieć trochę inaczej zapisaną, ale kumulowana dla przedziału wcześniejszego niż przedział kwartyla górnego, czyli trzeciego. Wartość kumulowana dla przedziału kwartyla trzeciego jest 60, ale dla przedziału wcześniejszego, co nas interesuje, to 47. W mianowniku musimy podać liczebność przedziału kwartyla trzeciego, a jeżeli powiedziałam, że przedział zawiera się od 51 do 58 i ten przedział ma liczebność 13, to jest ten wynik, który musimy wpisać w mianowniku tego ułamka i zostaje nam określenie, co to jest tutaj po prawej stronie. Jest to HQ3, czyli mówiąc językiem prostym, jest to rozpiętość przedziału zawierającego kwartyl górny, czyli rozpiętość, czyli różnica między końcem a początkiem przedziału.
czyli od 51 do 58, rozpiętość to 7. Gdy to sobie odpowiednio podstawimy, to w tym momencie wychodzi nam rozpiętość równa 58. Przepraszam, nie rozpiętość, tylko wynik. A więc możemy zinterpretować, że 75% wszystkich zbadanych przedsiębiorstw miała dochód, bo ja akurat w tym zadaniu chciałam analizować dochód przedsiębiorstw, czyli 75% wszystkich przedsiębiorstw miała ten dochód niższy, czyli mniejszy lub równy, czyli maksymalnie 58 milionów złotych, czyli pozostałe 25% przedsiębiorstw ma dochód większy lub równy temu wynikowi. Czyli jeżeli 75% miało mniej lub dokładnie, oznacza to tyle, że pozostali mają dokładnie tyle lub więcej. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się skontaktować ze mną w sprawie swoich zadań, możecie od razu kierować swoje zapytania na adres mailowy, który tutaj umieściłam. Możecie też wejść na stronę internetową, którą ja tutaj u góry umieściłam w nagłówku. Jeżeli chcecie, mogę Wam odpowiedzieć na pytania dotyczące zadań, tylko umieśćcie je w komentarzach. Możecie też typowo komentować filmy, jak najbardziej. Wszystko jest przygotowane dla Was na YouTubie. Wszystkie filmy są posegregowane w playlisty, więc jeżeli się Wam jakiś film podoba, lajkujcie, komentujcie. Wszystko jest dla Was. Tylko pamiętajcie, że obejrzenie takiego pojedynczego filmu nie gwarantuje Wam zaliczenia i zrozumienia w pełni takiego tematu, bo wszystko trzeba samodzielnie, ręcznie przeliczyć, przynajmniej kilkukrotnie, żeby się upewnić, że jesteśmy dobrze przygotowani do nauki.